słowa to bójka się dzieje w naszym sercu. Ale dzisiaj, w sobotę, Dzień Matki Bożej, kiedy w Kościele czcimy Maryję jako Królową, żegnamy Cię, Józefie, wraz ze wszystkimi bliskimi, tymi, których kochałeś i z tymi, którzy nie wierzą, że są dobrzy. Miałeś właśnie tą jedną wadę, że nie potrafiłeś się namówić o ludziach. I Ty na to nie pozwalałeś. Zostawiłaś osąd Bogu, a teraz sam stajesz przed Bożym sądem. Chcemy prosić Boga o miłosierdzie dla Ciebie. Chcemy prosić, byśmy kiedyś się z Tobą spotkali, gdzie będziesz wiecznie młody i tą wieczną młodością, życiem, którym jest Jezus Chrystus, będziemy cieszyć się na wieki w domu Ojca. Jesteśmy mocni, a przecież tak niedawno
chowaliśmy najstarszą mieszkankę Dażdżlubia, świętej pamięci Matyldę, która przeżyła 91 lat życia. Ale świętej pamięci Józef widocznie tak chciał, bo może nie dbał o swoje życie doczesne, tak jakbyśmy może tego chcieli. Może by dożył jeszcze wielu wspaniałych lat. Ale on przede wszystkim dbał o swoje życie duchowe. I to stawia na pierwszym miejscu. I dlatego jest dzisiaj dla nas świadkiem tej wielkiej miłości. Bo on jak nikt inny tak bardzo ukochał Chrystusa, ale nie w samym Jezusie Chrystusie, ale w braciach i siostrach. Przecież z którymi Pan Jezus w sposób bardzo wyraźny się utożsamiał. Jeśli kto miłuje jednego z tych najmniejszych, to mnie miłuje. I tak jak pięknie zaznaczył to ksiądz Piotr we wstępie, nie bez przypadku jest dzień dzisiejszy wybrany na tą ceremonię pogrzebową, bo dzisiaj mamy wspomnienie Matki Bożej Królowej, która królowała również w sercu świętej pamięci Józefa, który pragnął być tak dobry jak chleb, wspomina święty brat Albert. Dlatego dzielił się wszystkimi tym, co miał. Bo chciał okazać dobroć swojego serca. I nie zacieśniał to dla swojej rodziny, tylko, którą też bardzo kochał, ale również zasłużył się w tym życiu społecznym, o czym świadczą liczne poczty sztandarowe. Bo w swoim życiu kierował się na Chrystusa, na Chrystusa Eucharystycznego. I pamiętam, że nie opuścił żadnej mszy świętej, to najwyższe duchowe. I jeżeli nie zdążył być na mszy świętej w Mechowie, to jechał na mszę do Tuska. Nie tylko on sam. Mobilizował wszystkich swoich najbliższych, aby zawsze uczestniczyli we mszy świętej. I często pamiętam go w godzinach popołudniowych, na godzinę 14, jak przyjeżdżał do kościoła ze swoją teściową, która już przecież nie za bardzo może chodzić, zawsze ją przywoził. Świadczył tą wielką miłość, przyprowadzając innych do kościoła. Dlatego dla nas jest dzisiaj takim znakiem człowieka Bożego. I potrafił w sposób sensowny zniszczyć swoje życie. Ktoś by mówił, to jest niezrozumiałe. Ale wsłuchując się w dzisiejszą Ewangelię, która mówi przecież o tym ziarnie pszenicznym, które tak bardzo znają rolnicy, że ziarno, jeżeli nie obumrze, to nie przyniesie plonu. A jeżeli obumrze, przynosi plon 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny, jak mówi Pan Jezus przy powieści. I też tak się pięknie składa, że dzień dzisiejszy jest wigilią jutrzejszej uroczystości dożynek gminnych w Domatowie, gdzie rolnicy cieszą się ze swoich zbiorów i pragną Panu Bogu przy dzień czynnej przedstawić plon.
swoich prac, gdzie przy udziale Bożych sił i rąk ludzkich otrzymali wspaniały wieniec żniwny, czy wypieczony wspaniały Bogiem chleba. Ale to wszystko dlatego, że to ziarno obumarło. I dlatego śmierć świętej pamięci Józefa nie jest śmiercią daremną. Może w naszych oczach niektórych tak, ale w oczach Bożych, w oczach ludzi wierzących ta śmierć przynosi błogosławione skutki. Nie tylko dla świętej pamięci Józefa, który już cieszy się tą obecnością w tym domu kochającego Ojca, ale również i dla nas. Również z tej śmierci korzystamy. Z jego cierpienia, z jego pracy, z jego trudu. Na nas przychodzą łaski. Bo dla kogoż miał tak cierpieć i pracować? Dla bogactwa? Na pewno nie. On zrozumiał, że drugi człowiek jest celem jego życia. Czy to ten w gronie rodzinnym, czy to ten, który mieszka blisko, czy to ten, który mieszka w wiosce, czy w społeczeństwie naszym, mamy w naszej gminie łódzkiej. Dlatego dla wszystkich starał się być dobry. I też jak wspomniał ksiądz Piotr, zawsze o wszystkich mówił dobrze. A więc miał dobre zdanie o innych. Chociaż mamy te słabości, ale on starał się wydobywać dobro z nas i mobilizować nas do lepszego życia przez to, że tak mówi. I dlatego też jesteśmy mu ogromnie wdzięczni. To wielkie świadectwo życia. Jesteśmy mu wdzięczni, dlatego jesteśmy tu w Kościele. Dlatego tak licznie przystąpiliśmy do sakramentu pokuty, oczyściliśmy nasze serce, aby zjednoczyć się z Jezusem Chrystusem, ale również zjednoczyć się ze świętej pamięci Józefem w tej komunii świętej. Bo to on nas zaprosił na tę ucztę. I on cieszy się, że jesteśmy w Kościele, że o nim pamiętamy, to jedno, ale że również zbliżamy się do Chrystusa, to drugie jeszcze ważniejsze. Jest teraz taka sposobna okazja do tego, aby wyrazić kilka zdań od tych, którzy by chcieli wziąć udział w tej mowie pogrzebowej. Mamy teraz takie warunki, trochę lepsze niż na cmentarzu, więc możemy podzielić się naszymi przemyśleniami na temat świętej pamięci Józefa. Ja staram się w czasie homilii podkreślić ten aspekt religijny, ale przecież wiemy, że święty pamięci Józef w wielu dziedzinach był takim wspaniałym człowiekiem i można to podkreślić w tej przemowie. Według rangi i starszeństwa zapraszam najpierw do mikrofonu pana Kazimierza Grodzkę, pana ministra o zabranie głosu, a później już każdy według swojej potrzeby serca może również na swój głos zabrać. Pogrążona w smutku rodziną, czcigodni kapłani z księdzem proboszczem Jackiem na czele, drodzy uczestnicy tej naszej pogrzebowej uroczystości, stoimy obok zmarłego świętej pamięci Józefa, człowieka, którego znaliśmy, podziwialiśmy i kochaliśmy. Dziś żegnamy dobrego człowieka. Człowieka, który całe swoje życie poświęcił rodzinie i poświęcił także na działalność społeczną. Zarówno w swoim sołectwie, w Darżubie, dbając o szkołę i inne organizacje społeczne na wsi działające. W tym Ochotnicza Straż Pożarna, który był członkiem wiernym druhem, a także koło gospodyń wiejskich i zespołów sportowych. Znamy jego pasję
i ten pasję podziwiać. Ale był także człowiekiem, który budował zręby samorządu gminy Buck. Niezwykle oddanym radnym, troszczącym się o dobro wspólne nie tylko swojego okręgu wyborczego, a także całej wspólnoty gminy Buck. Dzisiaj tak licznie przychodziła, żeby powiedzieć mu dziękujemy za twoje piękne chrześcijańskie życie, a także dziękujemy za to, co uczyniłeś dla nas w wymiarze indywidualnym, a także społecznym. Każdy z nas, uczestników tego pogrzebu dzisiaj, ma jakiś dług wobec zmarłego świętej pamięci Józefa. Wiemy to dobrze, bo wiele projektów rozpoczętych nie zakończono. Wiele zadań rozpoczętych i nie zakończono. Mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że i te projekty, i te zadania będą kontynuowane. Również ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że ta współpraca i współdziałanie ze świętej pamięci z zmarłym Józefem była najlepsza i na najwyższym profesjonalnym poziomie. Za to też chciałbym Tobie, Józefie, podziękować. Ale uczestnicząc w każdej ceremonii pogrzebowej, uświadamiamy sobie, że śmierć jest tak samo prawdziwa jak życie. Bo wszystko to, co ma pierwiastek życia, obumiera. Człowiek też. Ale z tej każdej śmierci też wypływa i wniosek dla nas, który pokazuje, że przecież niecały umarł. Non omnia mortis. Oznacza to, że coś po mnie pozostało. Pozostało po mnie to, co najcenniejsze i najważniejsze. A więc pamięć. Pamięć wśród ludzi. Jestem przekonany i chcę zapewnić siebie, Józefie, że ta pamięć trwać będzie tak długo, jak my żyć będziemy. Dlatego żegnam się i życzę, żeby taka szepska przerwa nuciła Tobie najpiękniejsze hymny i psalmy, na które poprzez swoje życie sobie zasłużyłeś. Żegnam Ciebie Protaszewski, na im łyska nie zbędę. Bóg zapraszam. Pogrążona w smutku Jerołowi rodzina, szanowny księża, koleżanki, koledzy, przyjaciele, druhny i duchowny. Miałem to szczęście, że przez praktycznie ostatnie 25 lat miałem możliwość współpracy ze wspaniałym człowiekiem. Człowiekiem prosty, zwykły, uczciwy, wierzącym w dobroć drugiego człowieka. Przez całe życie, jak go znałem, kierował się tylko jednym. Postawą uczciwości i dzielenia się z drugim. Zawsze to przyświecało w jego działaniach. Do 2014 roku nieprzerwanie przez 20 lat był radnym gminy Buck. Pełnił funkcję członka Komisji Ochrony Rolnictwa, Budżetu, był zaangażowanym druhem. Pamiętam, kiedy podejmowaliśmy wspólne działania na rzecz rozbudowy szkoły w Kaszubiu. Kiedy to swoim zaangażowaniem, postawą pomógł w realizacji tego przedsięwzięcia. Gdyby nie jego postawa, być może nie byłoby dzisiaj tej szkoły, która kształci wspaniałą młodzież. Również doglądał tej szkoły jak swojego dzieła. Za co dzisiaj jesteśmy wdzięczni. Kolega Józef wiele razy przychodził do mnie, zawsze przychodził w sprawie innych potrzebujących. Czy jest dzisiaj ktoś tutaj? Podczas tej uroczystości żałobnej, kto nie doświadczył jego dobroci,
Myślę, że nie. I nigdy nie powiedział, że mi się coś za to należy. Ta jego wielka potrzeba działania dla innych, potrzeba dzielenia się tym, kiedy firma powstawała od zlęków, kiedy ją tworzył, nie myślał w tym momencie, jakie to są wielkie problemy i sprawy. I pomimo to każdy, kto przyszedł, jeżeli był głodny, został nakarmiony. Przez to swoją postawę, prostotę, prostolinijność, ufność do drugiego człowieka, był zwykłym człowiekiem, a zarazem nadzwyczajnym. Bo dzisiaj w tym zwariowanym świecie takich postaw jest niezmiernie mało. Dziękujemy Ci za to, kolego Izefie. Nie wszystko umiera. I tutaj z Tobą również pozostaje na tym świecie to najważniejsze, to przesłanie. Czyń dla drugiego dużo dobra, jeżeli tylko możesz, nie czyń nikomu krzywdy. To było Twoje przesłanie. Przesłanie, które jest tak szlachetne, które jest tak godne naśladowania i myślę, że w tej smutnej chwili przyjmiemy tę prawdę i do siebie. Przyjmiemy tę prawdę do siebie i chcemy realizować też na co dzień. To, co zostawiłeś dla nas, jest wielkie. Te dzieła, boiska, szkoły, klub, zaangażowanie, wspólne wyjazdy, ochotnicza straż pożarna. Jak to się zbierze, jest tego ogrom. Za to też dostałeś wiele podziękowań, odznaczeń, wyróżnień, które Tobie się należały, ale dla siebie zawsze ważny był drugi człowiek. Za to Ci dziękujemy i tak Cię zapamiętamy. Spoczywaj w spokoju. Bóg zabrać, wójcie. Czcigodni kapłani, pogrążona w skutku rodzina. Panie ministrze, szanowni samorządowcy, szanowni zebrani, druhny i druhowie. Czcią i pochyloną głową stajemy dziś nad ciałem i trumną naszego przyjaciela, drucha Józefa, by go pożegnać w jego ostatniej drodze. Druh Józef był dobrym człowiekiem, społecznikiem, samorządowcem, radnym gminy Pudzi, strażakiem, członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gażdżubiu, członkiem Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Pucki. Kochany, tak miał zwyczaj zwracać się do drugiego człowieka. I to jedno słowo daje wszystko. Bo druh Józef kochał drogich ludzi i otaczającą go rzeczywistość. Dbał o to, aby zmieniało się Gażdżubie, zmieniała się gmina Pucki, zmieniała się Ochotnicza Straż Pożarna, straż i strażacy w gminie Pucki. Starał się, aby otaczający nas świat stawał się coraz lepszy. Mimo tego, że prowadził swoją firmę, prowadził gospodarstwo rolne, znajdował czas na pracę dla społeczeństwa, pamiętając o rodzinie. W rodzinie składam wyrazy współczucia i deklaracje o wsparciu. Za swoją strażacką służbę druh Józef został odznaczony oznaczeniami związkowymi. Mimo tego, że druh Józef odszedł od nas, pamięć o nim pozostaje. Pozostaje pamięć o człowieku pogodnym, spokojnym, życzliwym dla wszystkich, pełnym humoru. Jesteśmy Ci wdzięczni, druhu Józefie, że byłeś wśród nas, że wspierałeś nas radą i pomocą. Wierzymy, że stoisz teraz przed Bogiem z rękami pełnymi
dobrych uczynków. Spoczywaj w pokoju. Bóg zapłać do pokoju. Pobrzeżą. Będ mi schować smutku.
światła i wolności. Ciągle w domu swego szukam, domu prawdy i miłości. Chciałbym w domu znaleźć światło, by rozjaśnić wspomnień mrok i w tym blasku żyć wciąż prawdą, co dzień pewniej stawiać krok. Ciągle szukam swego domu, ciszy światła i wolności. Ciągle domu swego szukam, domu prawdy i miłości. Chciałbym w domu stać się wolnym, tak jak ptak, co niebo tnie, wciąż być zdolnym i radować się każdym.